Dwórnik totalnie w Muzeum Historii Katowic. To ogromna wystawa, bo znajduje się ona we wszystkich oddziałach muzeum. Dyrektor muzeum dr Jacek Zibel otworzył wystawę. Rzeczywiście, dotąd prace, które pochodziły z prywatnych kolekcji, pokazywaliśmy w Galerii Małej. Były to prace pojedyncze albo niewielkie grupy obrazów, które tam były prezentowane. Pochodziły one z XVII, XVIII i XIX wieku. Ale dwórnik totalnie to dosłownie i w przenośni dwórnik, który zajął wszystkie pomieszczenia wystawiennicze Muzeum Historii Katowic. We wszystkich naszych oddziałach pokazujemy w różnym ujęciu dorobek Edwarda Dwórnika. Ale okazało się, że i te pomieszczenia nie pomieściły tego, co posiadał kolekcjoner, dlatego przyszła nam z pomocą Akademia Sztuk Pięknych, kontynuując z nami bardzo dobrą od lat współpracę, i 26 prac Dwórnika znajduje się także na terenie Akademii Sztuk Pięknych. Jest tu chyba wyraźny podział, malarstwo, grafika, rysunek. No tak, nasze oddziały też mają swoją tematykę wiodącą i tak się fajnie złożyło, że kurator ułożył w ten sposób tematykę, niejako odpowiadającą tematyce wiodącej naszych oddziałów. To powoduje, że zwiedzanie jest jeszcze ciekawsze. I do kiedy ta wystawa będzie? Wystawa będzie do końca marca 2021 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kuratorem wystawy Dwórnik totalnie jest Łukasz Szostkiewicz. No, napracowałeś się. To prawda. Dostaliśmy do dyspozycji przeszło 70 obrazów. Też no niestety nie udało się wszystkich wyeksponować, mimo tego, że mamy duże sale, ale obrazy też są tak dużo, że jak jeden obraz wielki powiesimy, to nagle zajmuje tyle przestrzeni, że to ogranicza. Stąd jeśli chodzi o malarstwo, to oprócz tutaj naszej głównej siedziby, nasza Franka 9, to jeszcze Raciborska 50 i Akademia Sztuk Pięknych i tam taka przestrzeń w sali otwartej, galeria wertykalna. Tam w takiej ograniczonej, ale jednak możliwości również tego totalnego przeżywania Dwórnika, gdzie można to zobaczyć w miesiącu wrześniu. Podzieliłeś te dzieła tematycznie. Nie tyle tematycznie, co technicznie. Nasza Franka malarstwo, u Pawła Stellera na grafice, grafika. U Barbary Ptak na Kopernika 11 w teatralno-filmowym dziale. Ogólnie rzecz biorąc prace na papierze. Rysunki ołówkiem, takie klasyczne, ale i flamastrami, długopisami, kredkami. Kolaże, akwarele łączące ze sobą różne techniki, pokazujące cały spektrum też takiego rysunkowego podejścia do sztuki przez Dwórnika. Na Nikiszowcu też malarstwo, ale jeszcze w innej formie. Dwa wielkie obrazy, 4,5 metra szerokości, 2,5 metra wysokości. Hołd pruski i Bitwa pod Grunwaldem. Formaty nieprzypadkowe, bo zbliżone do Guerniki Picassa, pokazujące tą jego wersję różnych wydarzeń historycznych i niehistorycznych w Polsce. Obrazy malowane w 2010 roku po Smoleńsku, po całej akcji z krzyżem. On pokazuje właśnie to, jak on to widział. Jakąś taką nienawiść w Polakach, w ludziach do siebie, w tych różnych grupach społecznych, okładający się jakimiś szpadlami, kijami, krzyżami wręcz. On to pokazał u siebie właśnie w Bitwie pod Grunwaldem. Wziął tytuł od Matejki, ale już zrobił swoją wizję naszej wojny polsko-polskiej, tej naszej wojenki, którą wiele osób toczy. I to już mamy 10 lat, przeszło, minęło i cały czas jest to samo tak naprawdę. Też nam pokazuje to, gdzie jesteśmy, gdzie byliśmy i pytanie, dokąd znowu zmierzamy. Takie bardzo podstawowe pytania, a myślę, że trochę taka refleksja dzięki Dwórnikowi może się w tym wszystkim pojawić. Hołd pruski to znowu jakieś takie jego podejście dominacji nad Niemcami. Też bardzo mocne, bardzo dziwne, ale myślę, że warto przyjść zobaczyć. Przyjść zobaczyć i sobie samemu pewne rzeczy powyciągać, bo mocne to jest. Pokazujące taką naszą odwieczną chęć dominacji nad Niemcami po prostu. Wystawie towarzyszy piękny katalog. Tak, to prawda. Katalog pokazujący całą kolekcję, którą mieliśmy do dyspozycji, więc jest tutaj w niej więcej niż na ścianach. Bo no, jak powiedziałem wcześniej, mieliśmy tego tak dużo, że nie wszystko się udało zmieścić. Natomiast w katalogu jest wszystko i jest to chronologicznie ułożone, usystematyzowane. Po zwiedzeniu wystawy można później sobie spokojnie oglądnąć katalog, przemyśleć każdy obraz z osobna. Można, jak najbardziej. Chociaż ja myślę, że lepiej o wszystkie obrazy z osobna na samej wystawie, bo to jednak, tu mamy mały format, wiadomo, a obrazy są ogromne, więc... Ale żeby sobie wrócić, zapamiętać te obrazy gdzieś w domu, to jak najbardziej. Warto katalog zakupić, więc polecam serdecznie. Dziękuję serdecznie, życzę dużo zwiedzających, chociaż dzisiejsze czasy nie bardzo pozwalają na to.
No to prawda, ale wiadomo, mamy swoje sanitarne obostrzenia, ochrona sprawdza temperaturę, wszyscy mamy na dole dezynfekować ręce, w muzeum obowiązkowe maseczki zakrywające usta i nos, a więc można zwiedzać. Zapraszamy do muzeum. Łukasz Szostkiewicz, kurator wystawy Dwórnik Totalnie. Dziękuję. Bardzo mi miło, dziękuję serdecznie.